NBP. Internet, wolny rynek, wolnych serc. Chcesz coś przywirować, men, wbij na HTTP. Nie to, żeby szukał na siłę, ale obca ja profile. Może tej na raz, a może tej jedynej na FB. Artysty, którego słucha, wypatrzył w komentach, chce lalkę wysłał. Zaproszenie usunął, już wcześniej nastawiał na inne tę pułapkę. I nie minęła minuta, jak wystartowała bajera. I szczerze nie pamiętam, żeby go któraś ostatnio tak bardzo wciągnęła. Długie rozmowy o płytach, filmach, związkach. Nie odeszliby od kompa, choćby Hitler wydał rozkaz. Spinają się po ścianach tekstu, gadają całe noce. Wymieniają SMS-y, kiedy są w robocie. Na piwie znajomym już prawią o sobie nawzajem. Są podenerwowani, bo jutro pierwsze spotkanie. Rozczarowanie czy zauroczenie, to się wreszcie okaże. Od kompanów słyszą, nie nastawiaj się raczej, ale kto wie? Kto wie, gdzie czeka nasza okazja? Wciąż biec, nie bać się ryzyka, nasz czas jest. Tylko trzeba wyjść z domu, nie żyć tu po kryjomu. Ty nie żyć nikomu ziomu, żeby nie wyszło. Kto wie, gdzie czeka nasza okazja? Wciąż biec, nie bać się ryzyka, nasz czas jest. Tylko trzeba wyjść z domu, nie żyć tu po kryjomu. Ty nie żyć nikomu ziomu, żeby mamy nie wyszło. Mają oboje wolny weekend. Przed wejściem przywitali się buziakiem. W policzek spraw nie kryją zawstydzenie pod smoltokiem. Kelner chyba wszystko skumał, proponuje piwo z sokiem. Nim skończyli, to rozmowa z drętwej przeszła w luźną. Sieć nie okazała się iluzją, nie spotkali się na próżno. Spektrum tematów jest za duże na ten lokal. Biorą parę piw, idą nad Wisłę, posiedzieć je z oka. Razem pod rękę zaczynają śmiać się, nucić. Wiesz co by wyleciało, gdyby teraz rozpróć brzuchy? Luźny klimat zasiał pole na szczerość. Zrozumienie w oczach karmi ich swoje nadzieją. Zdradzają sobie sekrety i obgadują rodzinę. Jest jej smutno, to płacze, nic nie robią na siłę. Gdy jest śmiesznie, się śmieją, przytulają bez troscy. Całują się czasem, wiesz, tak niby niechcący. On odstawił ją pod dom jak dżentelmen skromnie. Ona pod klatką się go pyta, może wejdziesz do mnie? Dokładnie to chciał usłyszeć, chwilę odmawia z grzeczności. A kwadrans później już są nadzy w pokoju dla gości. Kto wie, gdzie czeka nasza okazja? Wciąż biec, nie bać się ryzyka, nasz czas jest. Tylko trzeba wyjść z domu, nie żyć tu po kryjomu. Ty nie żyć nikomu ziomu, żeby nie wyszło. Kto wie, gdzie czeka nasza okazja? Wciąż biec, nie bać się ryzyka, nasz czas jest. Tylko trzeba wyjść z domu, nie żyć tu po kryjomu. Ty nie żyć nikomu ziomu, żeby nie wyszło. Sytuacja traci kolor, wszystko jest przewidywalne jak stary tani horror. Czar pryz, przyszła codzienność, wkurwienie. Zobaczył, że ona nie umie żyć sama dla siebie. Odpuliła tych znajomych, których i tak prawie nie miała. Chciała spędzać z nim czas, tylko i wyłącznie sama. Pewnie stąd entuzjazm, dogadek przez sieć. Ona i jej ziomkom budżet, gdy śle same jej gie. Coś pierdoli mu o zaręczynach, dzieciach, koleżanek. Mija nam prawie półtora roku, więc co jest grane, on ma tego dość. Chodzi odreagować z koleżkami, rozmowy po powrocie, gatunek nieciekawy. Ona czuje, że blisko koniec, więc wie, że musi coś zrobić. On nie chce, kurwa, znowu iść na jakiś stupy kompromis, więc knuje skuteczny plan, jak go zatrzymać, uwięzić. I w tajemnicy przed nim przestaje łykać tabletki. Gdzie czeka nasza okazja? Wciąż biec, nie bać się ryzyka, nasz czas jest. Tylko trzeba wyjść z domu, nie żyć tu po kryjomu. Ty nie żyć nikomu ziomu, żeby nie wyszło. Gdzie czeka nasza okazja? Wciąż biec, nie bać się ryzyka, nasz czas jest. Tylko trzeba wyjść z domu, nie żyć tu po kryjomu. Ty nie żyć nikomu ziomu, żeby nie wyszło. Żeby nie wyszło. Żeby nie wyszło. Żeby nie wyszło.